Hej, witajcie, z tej strony Mister Bobru, witam was w kolejnym odcinku Bobru Crafta, mojej serii minecraftowej. Dzisiaj sobie pogadamy, ponieważ ostatnio było sporo przerwy i tak dalej, więc dzisiaj zaplanowałem mały rejs do dżungli. Mamy tam przecież obszerną miejscówkę. Nie grałem bardzo dawno i chcę dzisiaj z wami pogadać trochę o tym właśnie dlaczego nie grałem. Wrzuciliśmy łódkę. Dobra, nieważne. Chcę z wami pogadać, dlaczego nie grałem, co planuję dalej. No i parę spraw informacyjnych poruszyć. Wszystko odnośnie Minecrafta, a szczególnie tej serii. A więc zaczynając od początku. Co planuję na ten odcinek? Ten odcinek nie będzie dziś wyjątkowy. Będę w nim bardzo dużo gadał i płyniemy wybudować, zebrać drewno i wybudować bazę w taki nieduży posterunek, o tak, takie słowo będzie chyba najlepsze, posterunek, gdzie będę mógł zatrzymywać się w dżungli, jeżeli będę chciał tam pójść właśnie po drewno czy też po inne rzeczy. Oprócz tego powiem wam, dlaczego nie było odcinków, co planuję w następnych odcinkach, parę prośb będę miał do was. No a zaczynajmy. W dżungli widzieliście, jest dużo drzew. Więc trzeba to wykorzystać. Mojego lasu nie chcę ogołacać, a w dżungli jest tyle tego, że na pewno mi się jeszcze znudzi dwa razy, zanim wszystko zbiorę. A póki co może zacznijmy od spraw, dlaczego tak dawno nie było żadnego odcinka Bobru Crafta, a podczas ostatnich odcinków mówiłem, że teraz będzie to częściej. Myślę, że to jest kwestia tego, że Minecraft jest taką grą, która mi się odrobinę już znudziła. Co prawda przy was nie nagrywałem tego wiele, ale sam dużo grałem, mnóstwo razy, czy to z roku, czy z kim. I po prostu ta gra zrobiła się dla mnie ciut monotonna. Teraz mam znowu troszkę ochotę pograć, więc siadam i nagrywam, wykorzystuję to. Dobra, zatankujmy. Opa, dobra, i nie chcę tu... Stoi... Ej, patrzcie. Czy mi się wydaje, czy jest jakiś inny kąt nachylenia dłoni? Że mniej dziwnie wygląda. No nie wiem. Mniejsza to. Mamy ścierkę? Nie mamy ścierki, więc zaczynam od sprawdzenia sobie. I tu gdzieś drzewo miałem obczajone. Nawet chyba zacząłem coś na nim budować. Nie pamiętam, które to było. O, tam. Ale przypomniało mi się. Zacząłem coś budować i możliwe, że by coś z tego wyszło, nawet chyba zacząłem nagrywać wtedy, ale mi się nie spodobało to kompletnie. Nagrywałem, wydawało mi się na siłę, dlatego w sumie zrobiłem tą przerwę. I teraz możemy tam wrócić, tylko jak tam się wchodziło, o tam. O tutaj. No i powiem wam, że tam pomysłów na razie za dużo nie mam na odcinki. Jeżeli macie coś ciekawego, gdzie mógłbym pójść, co mógłbym zobaczyć, może coś nowego jest fajnego do zobaczenia, to chętnie to zobaczę. A tutaj mam taki mały posterunek mój. Zbudujemy sobie tutaj, zrobimy tak właściwie dwie siekiery, trzy siekiery, o tak to robiło. A mamy jedną. Ale jestem ogar, o Boże. Dobra, idziemy kopać i se gadać. Więc tak, no to wiecie, dlaczego odcinków nie było. Według mnie takie usprawiedliwienie jakiekolwiek mam, bo na siłę nie lubię nagrywać. Po prostu tutaj próbowałem nagrać od siebie, co pamiętam. I tak słuchałem się i myślę, cholera, ale ja głupot gadam. Nie ma sensu to. Zrobiłem sobie przerwę. Teraz z chęcią sobie chociażby ten odcinek pogadankowy nagram. Ogólnie jak widzicie, mój kanał trochę odbiega już od Minecrafta. Kiedyś to było dla mnie jedyne co odrywałem, a teraz to raczej się robi dla mnie trochę monotonne i nudne. Ale no nic z tym nie zrobicie. Ja naprawdę jak coś lubię odrywać, to odrywam, a jak coś mnie nudzi, to nudzi. No i oczywiście będą odcinki. Pewnie nie tak często jak kiedyś, jak gdzieś co tydzień był, nawet co parę dni. Ale będą. Ja po prostu teraz nie mam pomysłu, co robić w tym Minecrafcie. No bo niby mógłbym zbudować kolejkę, ale na to muszę ci jakiś fajny projekt. A myśleć za dużo mi się nie chce.
Mógłbym zbudować jakieś fajne sobie modernizacje w domku, poprzeprowadzać. Co na pewno zrobię, ale muszę mieć jakiś fajny też pomysł na to, co mógłbym zrobić. Oj, weszliśmy do lasu kiedyś. A są te dżunglowe drzewo. Drewno. No oprócz tego na pewno może... Wow, takie coś ściąć to by było coś, ale... Może nie. Tam idźmy do tamtej strefy. Pomysłów, jak mówiłem, mało ostatnio mam. Naprawdę mało. Przez co w ogóle prawie wyzerowałem tą serię. Odcinka było z 3 tygodnie. Teraz postaram się trochę częściej wrzucać, ale naprawdę, jeżeli odcinki mają wyglądać tak jak dzisiejsze, to mija się z celem, bo ani wy się nie idziecie dobrze bawić oglądając. Wow, wąwóz. Ani ja się nie dobrze bawię nagrywając. To się kompletnie mija z celem. Bo kiedyś mi odcinki przynosiły, nagrywanie odcinków przynosiło radość. No bo fajnie było sobie połazić. Zawsze można było się dobrze bawić, a tutaj po tym jak parę odcinków było w kopalni, to w sumie już nie mam co pokazywać wam. Taka prawda. Ja jakiejś dobrej wyobraźni budowniczej nie mam. Też jakiegoś czasu za dużo nie mam, żeby budować takie fajne, duże budowle. Chyba największe co kiedykolwiek zbudowałem to pomnik natury, który był w Kwadratlandzie. I to chyba było największe i najbardziej takie wyniosłe, to może za duże słowo, takie najbardziej wow, co zbudowałem. W tym odcinku zbudowałem ten posterunek drzewny. Na drzewie coś fajnego postaram się stworzyć. Takiego altara planuję stworzyć. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. Myślę, że aż tak źle nie będzie. Drewno mi się przyda ogólnie na kolejne plany jakiekolwiek. No i właśnie tu się pojawia moja prośba pierwsza. Dajcie mi jakieś pomysły, co ja mógłbym wybudować, co byście chcieli zacząć. Może akurat jakiś pomysł nie jest zbyt trudny do wykonania, a przy okazji ja miałem fajny pomysł nowatorski i będę mógł dla was to wykonać. To by była fajna sprawa. Może bym na nowo zdobył motywację do grania. Druga moja prośba, to jeżeli już by mi się udało coś zrobić, to jest intro serii. Mam intro takie, jakie mam, nie wiem czy w tym odcinku w ogóle je zobaczycie, bo to jest dosyć skomplikowane. No, znaczy skomplikowane, sprawa jest prosta, ono jest dosyć takie... Błe. Kiedyś mi zrobił je, już nawet nie pamiętam kto. One jest fajne, ale ja bym chciał coś takiego naprawdę superanckiego. Jeżeli ktoś by miał ochotę zrobić, to byłbym niezmiernie wdzięczny. Jakiś taki prosty, fajny animacja, czy obrazek chociażby, bez muzyki. Ja już sobie muzykę sam wstawię, jeżeli trzeba będzie. Jakaś ładna grafika, w której jest napis Bobrucraft, Mr. Bobru przedstawia, coś w tym stylu. Żeby to nie było jakieś przesadzone, po prostu ładne, czysta praca, jak to mówią nauczyciele w szkołach. Dobra, chyba musimy się schować na nasze drzewo. O, deszcz zaczął padać. Awesome. Ogólnie sam Minecraft się robi taki dosyć monotonny. Kiedyś były patchy, które przynajmniej coś dodawały. Tutaj już chyba od ponad miesiąca jest cicho. Wersja 1.2.5. Czyli taka nuda, jednym słowem. Ja wiem, że wielu rzeczy jeszcze wam nie pokazałem. Mam w planach zbudowanie ogrodów. Naprawdę fajnych ogrodów. Tylko z tym jeszcze trzeba trochę poczekać, znaleźć miejsce i w ogóle. Może jakiś pomnik bym wybudował. Albo napis, tak jak kiedyś to było w Kwadratlandzie. Ile mamy drewna? No trochę mamy, możemy coś zacząć budować. Bo jak wygląda mój plan budowy? I chcę sobie wybudować takie coś, czekajcie. To zabieramy na razie. Tutaj zacznijmy budowę. Oj, żeby nie spać, błagam. Shift działaj.
taką platformę sobie wybudujemy, żeby za bardzo mi przysłaniała słońca. Tam jak będę chodził na dole, to ją trochę w te drzewo wbijemy. No i na tej platformie może taką platformą odrodzę wszystko i w środku będą liście. O, to jest też całkiem niezły plan. Czekajcie. O, tylko... No tak, mam topór. Nie korzystam. A co, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Taki... O, posterunek. Zawsze jak będę w tej dżungli, będę mógł się zatrzymać tutaj. Jak mi nie dają się gdzie schować, że tak powiem. No, troszkę jest różnica drewnowa. Może to z czasem poprawię. W razie chodzi o sam wygląd góry tego modelu, który jest całkiem ładny. A drewno jeszcze trzeba będzie dozbierać, żeby to ładnie wyglądało. Okej. Teraz tutaj... Kolejny stack. Więc tak, czekajcie, a to może ja teraz dam wam dwie propozycje, co byście chcieli zacząć w kolejnym odcinku, kiedykolwiek on tam się pojawi. Ważne jest, co byście chcieli zacząć, na czym ja mogę zacząć myśleć o jakichś projektach czy coś. Do wyboru macie... Chwila, co wy możecie mieć do wyboru? No właśnie, teraz pomyślmy chwilę, co byśmy mogli... Zobacz, co mamy? Mamy już farmę, całkiem ładną. Farmę zboża też mamy. Farmę zwierząt, chodzi mi o hodowlę oczywiście. Mamy pętlę, czyli taką ozdobę tej całej mojej doliny. Mamy wieżę, więc drugą wieżę możemy na pewno zbudować. Ja wieżę lubię budować dosyć. One bardzo ładnie pasują do wszystkiego. Czy to planujemy mieszkać w górach, czy gdzieś pośrodku oceanu, gdziekolwiek byśmy postawili chatkę, byłoby fajnie. Więc albo wieżę, albo czekajcie, pomyślmy. Mamy przystań niedużą, niedużą, ale mamy, co się liczy. Może byśmy tak zbudowali sobie jakiś pomnik? Bądź też taki szybko palniany. O, to jest ciekawa myśl. Szybko palniany by polegał na tym, że byśmy... Ja bym zbudował taki otwór w ziemi, oszklony ładnie. I tym szybem bym puścił lawę. I oprócz tej lawy moglibyście tam zobaczyć takie... może nie zobaczyć, to źle powiedziane, ale byśmy stamtąd sobie ja wydobywał dodatkowe materiały. Wiecie, na przykład zabraknie czegoś, to sobie idę do tego szybu. Byśmy zbudowali ten szyb, on by był gdzieś na szczycie mojej góry Bobra. Tam, gdzie mam te hodowle wszystkie moje. Tam, gdzie to drzewo jest na przykład. No i to są takie dwa moje pomysły na dzisiaj. Bo ogólnie, jak mówię, dużo pomysłów nie mam. Coś w Netherze mógłbym wybudować. W Netherze może jakąś chatkę wybuduję, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. A później może przerzucę się na coś bardziej ładnego. Bo Nether całkiem ma fajne takie środowisko mroczne. Można tam wybudować coś fajnego. O, tak. No mniej więcej tak to by wyglądało. Ten mój posterunek. Oczywiście zaraz tutaj z płotków bym... Albo nawet nie z płotków, z czegoś innego. Zrobiłbym... O, z liści. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Uwaga. Z tych liści co mamy? Dużo i mamy, co prawda. Ale coś tam się znajdzie. No, coś się znajdzie na tyle, że prawie całe odrodziliśmy. Fajnie.
Taka baza jest całkiem fajna, patrzcie, jesteśmy pośrodku lasu, niezbadanej dzikiej dżungli i to naprawdę ładnie wygląda. Ej, idę po liście. Oh no. Jezu, on tu wchodzi. Nie, rankiem, rankiem. Idziemy się przespać teraz. Jeszcze postawimy rdzenie rdzie pochodnie. I z mieczem w łapce pójdziemy się przespać. Okej. Jak to wygląda? Tam mamy jakąś górę. Tam mamy pustynię. A właśnie, tutaj ha. A nie, stąd nie zaczycie. Tam jest... O, tam o, gdzieś jest pustynia. I tam jest wioska NPC. Nie wiem, warto będzie coś z tym zrobić może. Nie ma to pojęcia, nie ma. Ale tak jest, to nie zaatakuje nas, bo jest dzień. O, jest. No. Na plecki. Co, malutki? A, teraz nie możesz mi bić. Zdziwienie. O, ocelot. Nawet nie próbuję łapać, bo ani nie wiem jak, ani za bardzo mnie nie kręci zbieranie towarzyszy. Przynajmniej póki nie jestem gdzieś przy sobie. Co, pajączku? Dobrze, że mnie nie atakujesz, bo całkiem miły jesteś towarzysz. Dobra, idziemy na górę jeszcze raz. Całkiem ładnie to wygląda. Tak wam powiem. Więc jeszcze raz wam powtarzam, tym, którzy jakoś nie słuchali. Dwie propozycje. Albo wybudujemy wieżę. Pierwsza wieża była z cegieł, więc druga mogłaby być na przykład taka... Patrzcie, taką zrobić dżunglową wieżę. Bym zrobił całkowicie z drewna, bądź też nawet z liści. I ozdobił. I to by było całkiem fajne. I bym ją zbudował bardziej... bardziej z tego kierunku doliny. Zobaczycie zresztą, bo zaraz będziemy wracać pewnie. Na razie tak. Co my tu jeszcze możemy zrobić, żeby było ładniej? Może takie znaczniki. Żeby zawsze mógł to znaleźć, nawet z daleka. Zobaczyć, jak się zgubię w tej dżungli. A ja do gubienia się mam predyspozycję, więc jak wiecie, mógłbym być zawodowym zagubionym. Opa. Jeszcze tutaj. I tutaj dajmy na to. O, i tutaj jeszcze jedna się zmieści. Dobra, jeszcze tutaj damy. Co tam będziemy żałować? No i posterunek jest jako tak gotowy. On wcale nie musi być ładny. Wiem, że wygląda troszkę tak jak jakieś ruiny, ale tu chodzi o to, żeby mógł tutaj spokojnie wejść, bezproblemowo. Ale chamsko wygląda. Żebym mógł wejść bezproblemowo, żebym tutaj nie spotkał niczego wrednego. Czekajcie, póki już tu jesteśmy, możemy zrobić taki o manewr. O, taki o manewr i tutaj ładnie. O, no i mam takie zejście, wejście. O, idea. Trzeba trochę więcej liści. Tylko dobrych, o taki o. No widzicie, jakieś pomysły mi wracają. Szczerze powiedziawszy, jak zbudowałem tę posterunek, to od razu mi się troszkę bardziej zechciał grać. Więc może jakąś motywację odzyskam, taką pełną. To kiedyś było, że do Minecrafta się zasiadało z uśmiechem na ustach i z takim, z głową pełną pomysłów. O, pff,
Wymcnęło mi się. Opsi. Dobra, chociaż tak. Patrzcie, wchodzimy. Owaliło nam tu lianę. Fuck. No, i tak to mniej więcej by wyglądało. Zaczniemy jeszcze łodzią, odpłyniemy. Czy można... czy jakoś to z daleka wygląda. Chociaż trochę przyzwoicie. Gdzie ta nasza łódź? Ach, ocelotek. Okej. O, kałamarnice. It's beautiful. O, całkiem ładnie to wygląda. Jeszcze tak. O. Widać, że coś tam się dzieje. No. Taki był mój zamiar. Mniej więcej. Przy okazji pogadaliśmy. No i teraz idźmy jeszcze na chwilę na moje tereny, na moją dolinę. I tam ustalimy, gdzie co będzie. Jeżeli coś, to gdzie bym planował coś zbudować. Mam tu na myśli oczywiście... Oj, żeby się nie rozwaliło. Aj. Wredny liść. Dobra. Dobra, wracamy. Uff. Te liście trzeba będzie wyrwać stąd. O, prawie rozwaliśmy łódź. Nie, już nie dotykam. O, tu crafting table nasz, pamiętacie? Raz mi się o tą lilię rozbiła łódź i właśnie. Tak to... tak to wygląda. Zastanawiam się jeszcze nad pewnym motywem, który mi się całkiem spodobał. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Mam trzy pomysły, jeżeli tak. I to jeden całkiem, całkiem fajnie by się prezentował, myślę. Tak zagłosujecie pod odcinkiem, co najbardziej by wam pasowało. Co byście najbardziej chcieli zobaczyć. No i się przekonamy. O, nasza zatoka. Trzeba o nic nie walnąć. Okej. No, droga nie jest długa. Całkiem fajnie się pływa. Tutaj uspokajamy łódź, żeby nie było boom. I wyskakujemy. No. Oczywiście kąpiel uprzednio. Dobra, no to tam załatwiliśmy co trzeba. Idziemy dalej. I tutaj kolejna rzecz. A konkretnie moje plany. Planowałem, jak wam mówiłem, trzy rzeczy. Zacznijmy od pierwszej. Czyli tej najbardziej na prawo. Bo tam właśnie planowałbym, tak jak mówiłem. O, tutaj... Widzicie, to jest dosyć wysoko. Powiedziałbym nawet, że do chmur jest, nie wiem, maksymalnie jest 30, może 20 kratek. I tutaj gdzieś powstałaby moja wieża dżunglowa. O, tam jeszcze nie na dachu, tak a propos. No, to tym też bym się zajął. Ale wieża by wyglądała bardzo podobnie do tej. I by była zbudowana z drewna, okryta liściami i lianami. Byłaby to taka drzewowieża. I ona by przypominała, że w tamtym kierunku właśnie muszę się udać, żeby dotrzeć do dżungli. Taki. Nie dość jeszcze ładne, to jeszcze by coś przypominało, to w ogóle podwójny sukces. Tam widzę, z tej góry trzeba coś zrobić, ona jest naprawdę ładna. Drugi mój plan, to jak widzicie, tutaj mam tą hodowlę, ona jest dosyć duża, ale co byście powiedzieli, że zamienię ją w młyn? Wiatrak, przepraszam, wiatrak. Oczywiście o wiatrak mi chodziło. A konkretnie obudowałbym to ładnie. Tutaj by były drzwi normalnie.
I na górze bym jeszcze z śmigła zrobił z wełny. I by to był taki wiatrak. Myślę, że był całkiem ładny. A w środku by było tak samo, czyli byśmy mogli... O, właśnie... To widzieć. A czemu to jest... Nie kwitnie. Mniejsza o to. A trzeci mój pomysł powstałby tutaj. Byłaby to dziura w ziemi, która by wwiercała się w całą tą górę. I byśmy, nie wiem, zrobili wkop na jakiś 100 krater w dół. Na jakiej jesteśmy w wysokości. Chwila, chwila. No, 105. No to 100 krater w dół, to by było idealnie. Byśmy naprawdę się ładnie wkopali. I tutaj, tak dla symbolu, walnę już taką dziurę. No i piszcie. Chcecie młyn? Wieżę czy wkop w ziemi? To by był taki ładny szyb wentylacyjny, że tak to nazwę. I by był ładnie oszklony, dosyć szeroki, by miał sporo kopania, ale też dużo frajdy. Więc czekam na wasze propozycje, może coś jeszcze ciekawego. Czekam również na PW związane z intrami. Jeżeli coś by jakiś fajny wyglądał, to na pewno bym o nim wspomniał. I póki co dziękuję wam za uwagę i się z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia, kochani. Hej!